będziemy wjeżdżać w tej chwili na płytę. Bardzo cię proszę, zamkniesz mi oczy. Dobrze? Dawaj, już. Barwy się nie zmieniły, zmieniło się miejsce. Jestem dzisiaj w Modlinie. Nie jest to płyta lotniska, to znajduje się za moimi plecami. To miejsce to Tor Modlin, czyli takie właśnie miejsce, w którym kierowcy doszkalają swoje umiejętności. Za chwilę spotkam się z kierowcą rajdowym, z Leszkiem Kuzajem i porozmawiamy sobie między innymi o takich największych, najpoważniejszych błędach, jakie no, my Polacy popełniamy za kółkiem. To już za moment. Chciałbym, żebyście najpierw zobaczyli jednak spod kampanii społecznej Volvo, który przypomina o takim ważnym wydarzeniu, jakim było wynalezienie trzypunktowych pasów bezpieczeństwa i co ważne uświadamia, tak poważnie uświadamia, jak wiele w temacie bezpieczeństwa za kółkiem zmieniło się na przestrzeni ostatnich 60 lat. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych spotów, mówię to z czystym sumieniem, zobaczcie go. Widzimy się za 2 minuty, idę do Leszka. The seatbelt is a violation of human rights. It's better to be thrown out than to be trapped inside. 没人能对我的生活指手画脚. This is very upsetting. Wearing a seatbelt is a terrible idea. Serious restriction of freedom. It's a terrible, terrible idea. The New York Times reports it's a violation of human rights. Who would ever want to wear this? A public health report says it's ineffective, inconvenient, and uncomfortable. It was just a normal morning. It was calm on the road, it was no traffic at all. Och vi glider ungefär 70 meter innan vi smäller in i den första bilen. The only thing I can hear is that. In the beginning we didn't know what happened actually. It was just a lot of shock, panic. And then just silence. First thing that crossed my mind was my son, my 2-year-old son. 当时陆地上有碎的玻璃，还有我。 Så jag kollar bredvid på min bror och ser att han är medvetslös. Om jag inte har säkerhetsbälte, så kommer jag också att dö. För mig räddade det mitt liv. Det var inte dagen att dö. Basically, it was not going to be that day. Aż ciężko uwierzyć, że te 61 lat temu kwestia pasów bezpieczeństwa, coś tak podstawowego, budziło tak dużo emocji. Ciebie, Leszku, chyba nie raz pasy w życiu uratowały. Tak, jak pasy są potrzebne, jestem najlepszym przykładem tego, że żyję. Kilkanaście wypadków takich mocnych, gdzie tak naprawdę pasy były tym elementem, który mnie trzymały. Oczywiście inne wzmocnienia, inne systemy również, ale czasami bardzo często słyszę dla mnie bezzasadne rozważania na temat, a może nie zapinać pasów, bo może ja kiedyś miałem niezapięte i tak dalej. Ale też słyszałem o kimś, że raz wygrał w Totolotka, prawda, czy w jakąś inną grę, ale nie wszyscy. W związku z tym, słuchajcie, no pasy bezpieczeństwa bezwarunkowo, absolutnie no, podstawowy element. Największą głupotą jest niezapinanie pasów bezpieczeństwa. Słuchajcie, ja wiem, jakie są obrażenia, jeżeli masz za luźne pasy w sporcie, bo nie masz automatycznych, bez dopinaczy, a co dopiero bez pasów. Jak sam powiedziałeś, jesteś najlepszym przykładem tego, jak są ważne. Kilkanaście wypadków były też takie poważniejsze. No jak ten chociażby na Dolnym Śląsku, gdzie ty, jeśli dobrze pamiętam, wjechałeś dosłownie w drzewo. No, przy prawie 200 na godzinę straciliśmy tylny amortyzator i ze 150-200 metrów lecieliśmy w dużym poślizgu. Zrobiłem wszystko, żeby nie wpaść w drzewa. Niemniej nie udało mi się do końca obrócić samochodu i tyłem uderzyć w drzewo. Uderzyliśmy bokiem pilota. No skończyło się oczywiście. Maciek, mój pilot, miał w ten czas obrażenia, miał uszkodzoną nogę i kontuzję żeber,
Ale wyobraźcie sobie, gdyby nie było pasów, to przeciążenie, które występuje, uderzenie głową w każdy element ciałem, no to jest masakra. Przeciążenia są tak wielkie, że demolują nasz organizm zupełnie. Oczywiście musimy pamiętać, że byłem tym zawodnikiem wyczynowym, czyli ciągły trening nie tylko fizyczny, nie tylko techniczny w samochodzie, ale również i psychologiczny. Byłem pod opieką i swojego trenera psychologii sportowej. W związku z tym byłem też tak wytrenowany, że wszelkie sytuacje krytyczne, ekstremalne, musiałem w nich działać i funkcjonować, bo to jest rzeczą, jak gdyby stałym elementem gry rajdów samochodowych. W związku z tym zdecydowanie szybciej po takim wypadku musiałem wrócić do formy i startować dalej. Natomiast to, co się dzieje, podejrzewam i co obserwuję z ludźmi, którzy no, są zwykłymi użytkownikami drogi, pozostawia bardzo trwały ślad na psychice. Pewną fobię zagrożeń, które mogą wystąpić. Niektórzy ludzie w ogóle boją się siadać za kierownicą później. No tak, ty nie miałeś takiego problemu, żeby później wsiąść za kółko? Ja na szczęście nie, to zarówno moja konstrukcja psychiczna, jak i trening niewątpliwie stworzył ze mnie taką pewnego rodzaju maszynę pewnie, do właśnie wyjątkowo dobrze działania w sytuacjach ekstremalnych, ale w dużej mierze również. Oczywiście bardzo też zależy od indywidualnej konstrukcji zawodnika, bo znam kolegów, którzy po mocniejszym wypadku już nie chcieli wsiąść do samochodu, tudzież już nigdy nie byli w stanie się odnaleźć. To nie do końca możesz wszystko wytrenować. Musisz po prostu, tak jak żołnierz, tak, który działa na polu walki, musi być odpowiednio skonstruowany, żeby nie każdy się do tego nadaje. Natomiast dla ludzi, którzy żyją problemami życia codziennego, którzy żyją tylko i wyłącznie swoją pracą, rodziną przede wszystkim i gdzie w ułamku sekundy do nich dociera, że mogą stracić wszystko, czy swoich najbliższych, których wiozą, no to jest przerażające i później powoduje no, długi okres rekonwalescencji, dochodzenia przede wszystkim psychicznej do pełnej sprawności, a w wielu wypadkach się nie udaje to nigdy. Wracając na chwilę do tego wypadku na Dolnym Śląsku, czy ty wyszedłeś z niego bez szwanku? Nie miałeś żadnych obrażeń? Ja, tradycyjnie przy każdym wypadku no, są przeciążenia, które jak masz nawet tam 3 mm luzu w pasach, to zawsze czujesz. To nigdy nie jest tak, że nic się nie dzieje. Ale generalnie byłem okej. No, bywało gorzej czasami. Nic się nie złamało, wszystko funkcjonowało jak najlepiej, więc psychicznie dość szybko wróciłem do gry. Szczęśliwie. Tych wypadków było łącznie kilkanaście. Czy miałeś kiedykolwiek taki moment w swojej karierze, gdzie no choćby w małym stopniu no miałeś jakiś lęk, bałeś się usiąść za kółkiem, bałeś się jechać, bałeś się ścigać? Jest to rzecz, o której nie lubię mówić i nie za bardzo lubię grać na emocjach. Miałem tragiczny wypadek, gdzie wyleciałem z drogi na rajdzie w Czechach. Prowadząc ten rajd, wyleciałem w miejsce teoretycznie odizolowane od kibiców. Tam niestety zginęły 2 osoby, wiele było poważnie rannych. To był bardzo ciężki dla mnie czas, zwłaszcza kiedy umiera ci jedna osoba na twoich rękach. Ciężko było się pogodzić, ciężko było w ogóle, no myślę, że dla każdego normalnego człowieka, w jakiś sposób wrażliwego, ciężko się z tym żyje. Bardzo dochodzi się parę miesięcy po takim zdarzeniu do normalnego funkcjonowania. Przez 2 tygodnie się w ogóle wymknąłem. Zamknąłem się, nie było mnie. Nie chciałem z nikim gadać, nie chciałem z nikim rozmawiać. Nawet przyszło mi do głowy, że to by koniec, pewnie już nie będę dalej jeździł. No zawsze tak po wypadku, zawsze bardzo szybko człowiek reaguje w bardzo różny sposób. No jednocześnie oczywiście, słuchajcie, no nikomu tego nie życzę, no ale no, wielka rozpacz, tak, że obojętne, czy mogłeś tam wylecieć, czy nie mogłeś, ale wyleciałeś i ktoś ucierpiał, ktoś zginął, ktoś stracił życie. Nigdy tego nie chciałeś. Jeździłem też dla kibiców, którzy za mną jeździli, właśnie tamten człowiek za mną przyjechał. No więc ostatnią rzeczą, jaką chciałem, żeby ktokolwiek na tym ucierpiał, tak? Jasne. Wyrzuty sumienia przede wszystkim okropne, a może należało jechać 10 km szybciej, wolniej,
może należało 20 jechać. Ci kibice stali w niedozwolonym miejscu. Tak, to też stali w niedozwolonym miejscu, no bo stali na wypadkowej zakrętu, czyli w tych miejscach, które są zawsze wygrodzone ze względów bezpieczeństwa dla kibiców. Po prostu weszli tam. No ale jednak ja tam się znalazłem również i przy tej dużej prędkości, bo tam było około 180 na godzinę, to lekkie dotknięcie nawet fragmentem samochodu osoby, no to powoduje straszne skutki. To jest ciężkie. Bardzo częstym zjawiskiem jest poślizg nadsterowny. No wszyscy się go obawiają. Właściwe zachowanie podczas tego poślizgu, który się może przytrafić na każdej drodze, bo popełnimy kilka błędów, gwałtownie właśnie skręcimy kierownicą. Musimy być płynni, zdecydowani, ale bez żadnych szarpnięć. Każde szarpnięcie powoduje destabilizację toru jazdy. Czy chodzi, Leszku, o tę sytuację, kiedy pada deszcz, nawierzchnia jest śliska? Zobacz, śliska nawierzchnia, zróbmy próbę. Ona będzie niewielka, przy 40 paru na godzinę. Jesteśmy na naszym pasie. Ale nas docisnęło, co? Tak, system bezpieczeństwa od razu wyczuł, co się dzieje. Docisnął nas, abyśmy nie odnieśli w razie czegokolwiek, jakichkolwiek obrażeń. Co się wydarzyło? Wjechałem na pas ruchu. Mamy urządzenie typu szarpak, potocznie nazywane, destabilizujące tor jazdy osi tylniej, czyli poślizg nadsterowny, czyli tam, gdzie się zarzuca. Nigdy nie wiem, w którą stronę on zadziała. Mieliśmy prędkość najazdu 55 na godzinę. Stosunkowo szybko. Zadziałałem automatycznie. Od razu zacząłem hamować. Ponieważ systemy bezpieczeństwa SC plus ABS są tak połączone i tak współgrają wszystkie komputery, aby dać maksymalną wytratę prędkości i ustabilizować tor jazdy. Absolutnie potrzebna jest kontra kierownicą w większości sytuacji, choć zaraz zobaczymy, jak działa system o jednym z najwyższych poziomów zaawansowania w świecie motoryzacji. Czyli ty właściwie wtedy po prostu zacząłeś hamować? Tak. I teraz zobacz, odczujesz to ponownie. Nie będziesz trzymał? Nie trzymam. System doprowadził do jednej rzeczy. Nie pozwolił nam się obrócić. Kiedy uruchomiłem awaryjne hamowanie, maksymalną siłą nacisnąłem na pedał hamulca. System nas odhamował, niemniej jednak zmieniliśmy dwa pasy ruchu. Co by się stało, gdyby nie było tego systemu? Byśmy się obracali. A no właśnie. Będziemy wjeżdżać w tej chwili na płytę. Bardzo cię proszę, zamkniesz mi oczy. Dobrze? Jak wielu kierowców tak sądzi, że to, co widzi w wypadku poślizgu nadsterownego ma znaczenie. Nie, to już jest za późno. Dlatego tak ważny jest taki trening, doskonalenie techniki jazdy. Bądź przygotowany. Mam zasłonić cię. Ręce, żeby nie było, czy zamknąłem do końca, czy nie zamknąłem. Dobrze. Okay? Powiedz, postaram się utrzymać na... I wjeżdżamy z jaką prędkością? Około 50 obiorę, bo nie wiem, ile obiorę. Dawaj, już. Zamknięte, otwieram. No jest nieźle. Delikatnie wyszliśmy poza pas. Delikatnie wyszedłem poza, tak. Ale zobaczcie, bo to było widać na moich ruchach rąk, prawda? Czyli ty działałeś automatycznie. Ja działam automatycznie i każdy, kto przejdzie tego typu szkolenie, będzie w stanie tak działać. Jakim ty jesteś kierowcą na co dzień? Jeżeli chodzi się o drogi publiczne, bo zapewne do tego zmierzasz, no to jestem kierowcą pewnie spokojnym. Staram się absolutnie być wyzutym nawet po ciężkim dniu z jakiejkolwiek agresji. W terenie zabudowanym naprawdę jestem przepisowy. Zazwyczaj jadę prawym pasem. Na przykład jeżdżę płaską bardzo często. Widzę agresję. Ja sobie tam jadę prawym pasem, mam to gdzieś wszystko. Nie interesuje mnie to w ogóle. Nigdy cię nie kusi, żeby dać komuś nauczkę, lekcję? Wiesz, no oczywiście czasami spotykasz się z, no,
No wiem, z nadmierną agresją, ja to nazywam głupotą, bezmyślnością. Ale z drugiej strony, jaką ja mogę dać nauczkę? No co, mam kogoś wypchnąć, spowodować, żeby miał wypadek? Mogę to zrobić, bo też szkolimy tutaj różnego rodzaju służby. Ja akurat nie zajmuję się tym kierunkiem pościgów i neutralizacji, ale przecież nie taka moja rola na co dzień. Mhm. I nie, po prostu zostawiam, choć czasami niektórych naprawdę należałoby wyciągnąć z tego samochodu i im trochę wytłumaczyć, że nie chodzi o nich. To jest ich sprawa, tak? Tylko chodzi o tych pozostałych wszystkich, którzy jeżdżą, bo dotknięcie w tylnie koło, w narożnik samochodu, nawet czy tylni, czy przedni, już ma konsekwencje daleko idące. I jak ja to mówię, w stadzie samochodów następuje reakcja lawinowa i tych stłuczek i tych rozbitych samochodów jest bardzo wiele. No niepotrzebnie w ogóle. Ludzie tak trochę w tym tempie życia zapominają o tym, co jest ważne. Wczoraj widziałem rano wypadek, ponieważ był przymrozek. Jadąc S2 do S8, pewne wiadukty, które tam są, zwłaszcza lewy pas był przymrożony. No więc widziałem kobietę, która była na tam 100 kilkudziesięciu metrach, jej szczątki samochodu porozrzucane. Wyglądało na to, że się nic nie stało, ale to właśnie wynika z tego, że jest dwupasmówka, inaczej, droga szybkiego ruchu, więc heja, jedziemy, tak? Nie potrafimy obserwować, rozpoznawać zagrożeń. Bezmyślność albo koncentracja już na problemach życia codziennego, gdzie nie da się przy pewnej prędkości po prostu być niezdekoncentrowanym. Nie da się. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak prędkość 100 na godzinę, która się wydaje żadną prędkością przy obecnych samochodach nowoczesnych. Co to jest 100 na godzinę? Co on gada? Tak, słuchajcie, ja gadam. Zrobię wam na naszym ośrodku ćwiczenie przy 50 km na godzinę i wyprowadźcie samochód. A ja wam mówię, że nie wyprowadzicie. Ja wiem, ile nawet lat ja musiałem trenować. Prędkości. A przy 100 na godzinę... Laik jest bez szans. Jest bez szans. Masz tylko szansę, jak się odbijesz od bariery i nikt w ciebie nie trafi, ani ty w nikogo nie trafisz. A pamiętaj, że w innych samochodach mogą jechać i jedzie matka, ojciec, mogą jechać dzieci, wszyscy inni. No po prostu musimy mieć tą świadomość, że korki to nie jest tylko skakanie w lewy, prawy pas, bo ja będę 3 minuty wcześniej, albo guzik, prawda, i tak będę stał na następnych światłach. No tak, spotkamy się na światłach. Leszku, tych błędów, jakie popełniamy, myślę, jest cała masa. Jakie z twojej perspektywy są takie najcięższe grzechy polskich kierowców? Oczywiście. Niestety, słuchajcie, ja to mówię wprost, możecie mnie krytykować, nie lubić za to. Jest troszeczkę mało kultury w naszym kraju. Tych kierowców, niestety. To i tak delikatnie to ująłeś. Delikatnie ująłem, ale ona powoduje agresję. Agresja powoduje napięcie mięśniowe, po czym powoduje stres i powoduje dalsze błędy. Polscy kierowcy, no nie oszukujmy się, każdy z polskich kierowców zdawał, prawda, egzamin na prawo jazdy. Ten kurs, uczysz się jak go zdać, nie jak się poruszać w takim natężeniu ruchu. Na polskich asfaltach, które nie są najwyższej jakości, wiemy w jakiej szerokości geograficznej żyjemy, więc wiemy, że w dużej mierze część roku jest ciemna, tak jak dzisiaj, deszczowa, mglista. Mało który z kierowców wie, jak wykorzystać ABS, jak ominąć przeszkodę, jaki zachować odstęp. Ile razy ja jadę, na przykład jeżdżę ostatnio elektrycznym samochodem i widzę, ktoś mi siedzi na zderzaku. Tak, jadę 120, bo wyprzedzam samochody. Siedzi mi. No słuchajcie, no, jeden ruch. Ktokolwiek mi wjedzie, zahamuje. Ja go mam z tyłu. No to z tego, co mówisz, wnioskuję, że tak. Największe błędy to brak uprzejmości, tak to powiedzmy. Słuchajcie, żebyśmy byli dobrze zrozumieni. Pewnego rodzaju agresja. Coraz więcej pojawia się kultury, co jest bardzo fajne, wpuszczanie. Ludzie sobie dziękują, tak, to jest bardzo miłe, słuchajcie. I myślę, że każdy stres w ten sposób się rozładowuje. Natomiast jeżeli ta agresja za kierownicą, nawet przez styl jazdy, bo to już nie chodzi tam o ekstremalne przypadki, prawda, wulgaryzmów czy innych rzeczy, ale przez agresywny styl jazdy powoduje stres u innych ludzi, powoduje agresję,
agresja powoduje przede wszystkim napięcie mięśniowe. Napięcie mięśniowe, krótszy czas reakcji. Koncentrujemy się na kimś innym zamiast na tym, co jest przed nami. Mhm. Albo, nie daj Boże, za nami. Albo musimy uciekać, a czasami odruch bezwarunkowy ucieczki kierowcy niedoświadczonego, niewyszkolonego powoduje po prostu odbicie w lewo albo w prawo, bez rozpoznania pola, tak? Mhm. Po lewej czy po prawej stronie i albo bariera, albo inny samochód. No i konsekwencja zdarzeń, jakże przykrych, tak? Ten, kto miał być 5 minut szybciej czy 10 minut szybciej, później jest 2 dni później, oby tylko, tak? Wolniej, bo rozbity samochód, bez samochodu, transport, policja, oby nie było żadnych obrażeń wśród ludzi. Wspomniałeś o tym siedzeniu na tyłku. To jest taki niefajny nawyk, którego osobiście nie znoszę. Czy przychodzi ci więcej do głowy takich przykładów, takich złych nawyków? No, generalnie przede wszystkim to dojeżdżanie do tyłu, tak? Bo tutaj ja jadę szybciej, to ty już masz mi zjechać. Obojętnie czy... Ja rozumiem, że czasami jest oczywiście sytuacja taka, że jak mamy 3 pasy, a czasami 4 pasy, uwielbiany jest ten środkowy pas, bliżej lewego i lewy. Mm. Te 2 zawsze są najwolniejsze. Znaczy najbardziej puste. To jest taki pewien fenomen u nas, ale po pierwsze, obojętne, czy sygnalizujesz kierunkowskazem, czy światłami, że chcesz, żeby ktoś ci zrobił miejsce, to nie siedź u niego metr za zderzakiem, bo ci to nic nie da. Znaczy, da ci oczywiście, tylko konsekwencje przy jakimkolwiek zdarzeniu. Pamiętajcie, że mnie się nic nie zdarzy, bo jestem nieśmiertelny, nie funkcjonuję. Mm. Bo to widzimy w statystykach, prawda, na drogach. Czym bardziej mam bezpieczny samochód? Oczywiście. Ale żyj później z tym, że komuś zrobiłeś krzywdę, tak? No właśnie, o tym rzadko się myśli. Nigdy nie wiesz, czy na tylnym fotelu nie ma dziecka, samochód ma ciemne szyby, czy w busie nie jedzie ktoś pogrążony problemami albo chorobą bliskich. Daj chwilę oddechu. No trudno, no. Sytuacje zdarzające się na drodze, może nie w Mazowszu, ale nawet w niewidocznym miejscu. Nie wiemy, tutaj mamy jeszcze ukształtowanie terenu, czyli grawitacja działa za wzniesieniem i nagle pojawiająca się przeszkoda, która wymusi u nas awaryjne hamowanie. Musisz... Jechaliśmy z prędkością niecałe 50 na godzinę. I to był zwykły ABS. To był zwykły ABS. Czas reakcji plus ABS. No i dał radę. A powiedziałeś podczas naszej rozmowy o tym, że nie każdy potrafi dobrze korzystać z ABS-u. Ja, słuchajcie, z doświadczeń, wszyscy, którzy nas oglądają, nie uwierzycie, ale z doświadczeń, które tutaj mamy, tysiące osób, które przeszkoliliśmy, według naszych obliczeń wynika, że jakieś 92-93% kierowców z doświadczeniem wiedzą, jak używać ABS. Reszta w ogóle nie ma pojęcia. I co jest przerażające, najprostsza forma bezpieczeństwa, która od tylu lat funkcjonuje. Tak, znany system. Tak. To jaki błąd jest popełniany? Na czym polega ten błąd? Że pedał nie jest wciskany do końca. Aha. Weszliśmy od pasów bezpieczeństwa. Na przestrzeni jednak tych kilkudziesięciu lat wiele się pozmieniało w temacie bezpieczeństwa za kółkiem. Mam poczucie, że szczególnie w ostatnich latach cała masa takich nowinek technologicznych się pojawiła, które mają co do zasady poprawiać nasze bezpieczeństwo. I tu pytanie do ciebie, Leszku. Czy z twojej perspektywy te nowoczesne technologie, te wszystkie super gadżety, czy one faktycznie poprawiają nasze bezpieczeństwo, czy być może jest tak, że na koniec dnia liczą się wyłącznie umiejętności człowieka? Pamiętajmy jedną rzecz, że są to tak zwane asystenty, czyli funkcje asystujące dla kierowcy, który zawsze w tym momencie jest kluczowym elementem. Bo jeżeli każesz skręcić w prawo i mocno się szarpniesz kierownicą, samochód skręci, obojętnie jaki masz asystent. Ale jak one są potrzebne, asystent martwego pola, prawda? Czasami nie musisz wypatrywać, odchylać głowy. Genialny wynalazek. Twoje bezpieczeństwo, innych bezpieczeństwo. Asystent hamowania, awaryjnego hamowania, który wykrywa przeszkodę
zahamuje przed tobą. Aktywne tempomaty, które cały czas monitorują po pierwsze odległość, czego już wspomnieliśmy, że brakuje, a po drugie prędkość samochodu. I ten aktywny tempomat szybciej wykryje i awaryjnie zahamuje, niż ty dokonasz tego czasami, czy kierowca, prawda, który może być zmęczony, który może być rozkojarzony, który może być zajęty rozmową, co też jest wielkim rozpraszaczem, szybko zareaguje. Mamy systemy antypoślizgowe. Pamiętajmy, że systemy, które przechodzą wielką rewolucję, po pierwsze, elektronika cały czas idzie do przodu. Systemy są coraz szybciej reagujące, coraz bardziej precyzyjnie. Motoryzacja ma ileś lat doświadczenia już w tych systemach. ABS, który używamy dzisiaj, to nie jest ten ABS, który był na początku. ABS jest o wiele szybszy. Jeszcze jest... pompa inaczej, znaczy działa na tej samej zasadzie, ale jest szybciej taktowana, więc tych ileś danych, miliony w ułamku sekundy, który jest w stanie przetworzyć, lepiej zahamuje niż nawet wyczynowy kierowca na śliskiej nawierzchni. Więc jest naprawdę bardzo duże wsparcie. Na przykład asystent linii, prawda, który masz. No jedziesz, no tak, też nowy wynalazek. Zobaczcie, dzisiaj samochód jest też urządzeniem multimedialnym, tak? Tu masz radio, tu masz muzykę, tutaj wiadomości, inne rzeczy. No jedziesz, myślisz, wiele osób prowadzi jedną ręką samochód. Tutaj po coś sięga, tu coś zmienia. No i najczęściej jest ten ruch samochodu już wyczuwalny, który się dzieje. To już nie musisz, nikt na ciebie nie trąbi, bo już zjeżdżasz, no to już wiesz, pobudzasz się, tak? No tak. Jednocześnie systemy, które nie pozwalają, na przykład Volvo jest to kapitalne, że możesz ustawić asystent linii plus aktywny tempomat. Możesz, włączasz jedno i drugie i możesz teoretycznie puścić kierownicę i samochód sam będzie jechał. Już jest pewna rodzaju autonomia, ale jednak oczywiście ktoś o tym pomyślał i od razu cię sygnalizuje, że musisz trzymać ręce na kierownicy. Przede wszystkim, żebyś nie zasnął, bezwiednie tego nie zrobił, zwłaszcza na długich podróżach na autostradzie czy długich prostych. Również kamery, które wykrywają twoje zmęczenie, cały czas cię monitorują, czy przypadkiem nie tracisz ostrości swojego zachowania. No to już jest kosmos, nie? Że nawet... Ale nie, to są rzeczy, które dają wam komfort, bo zmęczenie jest bardzo wielkim wrogiem kierowcy. Podczas zmęczenia wiecie, ile wypadków było, gdzie kierowca zasnął za kierownicą, prawda? Ze zmęczenia już nic nie widział i właśnie brakło tych ostatnich 500 metrów, żeby na przykład dojechać do miejsca docelowego. Wszystkie te urządzenia elektroniczne, które są naprawdę bardzo wysoko rozwinięte, powodują, czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Oczywiście wszystko pokonasz, tak? Niemniej jednak on będzie brzęczał, będzie ci sygnalizował. Jeżeli się nie dostosujesz, tak, złamiesz wszystko, ale ktoś nad tobą czuwa. Ktoś nad tobą czuwa, kto nie jest zmęczony i kto bardzo dobrze funkcjonuje i bardzo szybko reaguje. Więc niewątpliwie to pomaga. Wiadomo, że kierowcy są coraz mniej doświadczeni, a system ma czuwać nad ich bezpieczeństwem przy podróżowaniu. Ale też pamiętajmy, że nie każdy samochód to ma. Popatrzcie, poślizg podsterowny, czyli najprościej, mamy łuk drogi, skręcamy, idziemy z określoną prędkością, oczywiście wykonujemy manewr skrętu, ale mamy za wysoką prędkość i samochód nie skręca nam zgodnie z promieniem drogi, tylko wyjeżdżamy po wypadkowej. Tak, wyjeżdżamy po wypadkowej. Co zrobić? Dociskać jeszcze bardziej kierownicę? No zobaczcie. Słuchajcie, dzięki nowoczesnym systemom bezpieczeństwa jesteśmy na wąskim pasie ruchu. Wyjeżdżam, hamuję i dokręcam kierownicę. Samochód wraca. Zobacz, jak samochód jest stabilny. Nic się nie dzieje. Gwałtownie dodam gazu. Proszę. I już znalazłem się na... To jaki to jest system? Co nas trzyma w tym pasie? No działają wszystkie połączone systemy, czyli działa przede wszystkim ESC. W wypadku modelu S60, bo bardzo bogato oprogramowanym, zbierającym informacje, i ABS, który jest połączony. Czyli współpraca tych dwóch systemów utrzymuje nas tutaj w pasie. Zobacz. Fenomenalnie, bo faktycznie utrzymuje bez większych problemów
On sam za mnie skręca. Mm. Co by się działo, gdyby nie było tych systemów? Mniej więcej, zobacz, teraz system zadziałał. Widziałeś, jak mnie wprowadza? Gdyby nie było, to właśnie by się wydarzyło to, co ci w tej chwili pokazałem. No teraz jesteśmy w sytuacji ekstremalnie awaryjnej. Zapewne czujesz to na klatce pierwszej. Czujesz, ściska z całej siły. On wie, że po prostu chcemy wyjść. Jeszcze nas ale zobacz, zobacz, jak system w tej chwili już nie zapanował. No niestety pokonaliśmy wszystkie prawa fizyki. No odpuść, już hamuję. Dobrze, przepraszam. Będę grzeczny, naprawdę. Dzięki starcie. No nieźle. Ale to jest, widzisz, to jest sztuczna inteligencja. Słuchajcie. Nawet jak ładnie poprosisz, to... Jak przyjaźnie, to tylko z Leszkiem Kuzajem. Dzięki wielkie, Leszku. Dzięki. Za te lekcje. Dają do myślenia.